co się dzieje. Zostali zatrzymani na granicy. W sumie to zawróceni na granicy. Oh, so that's it? Okay, thanks. Dobra, musimy się zastanowić, co robimy w takim razie. Oni powiedzieli, że nie możemy wjechać do Kosowa. Tego nie wiedziałem. Jest już granica, tak? No tak, tam jesteśmy na granicy. Jak się, Wojtku, czujesz? Więc Kosowo nie będzie po prostu zaliczone. Chyba, że rowerami pojedziemy następnym razem. 15:20 dotarliśmy w końcu na miejsce, ale w Czarnogórze, ponieważ zawrócili nas z granicy w Kosowie. Nie chcieli nas przepuścić i nam trochę pokrzyżowali plany. Jedziemy się zaopatrzyć w wodę i zamiast na, jak to się nazywa, Gierjawica? Tak. Idziemy na złą kolatę jutro. Zapomniałem od siebie, na którym wszystko będzie mogło. 1 sierpnia. Jesteśmy w Czarnogórze. Cza, tu Oliwia. Staliśmy przed 5:00. Za zimno. 5:30. 15 stopni. I tam jest pogoda. Gotowi? No to lecimy. To nawet Tatia by nie dała rady. Nie. To jest ekipa z zielonego jeepa. Wyjechaliśmy jakieś 10 minut temu. Jedziemy tutaj taką offroadową drogą. Pan nas Czarnogórzec podwozi do... Tak, chyba do tej chatki dojeżdżamy. Wydaje nam się, że minęliśmy dwójkę Polaków niedaleko. Bo tutaj ten nasze auto by nie dojechało na pewno. Minęliśmy, proszę Państwa, ten coffee shop. Jedziemy jeszcze dalej. Pan nas przywiózł do miejsca startu. Zjeżdża sobie. To było dobre rozwiązanie. Szlak startuje stąd. Za chwilkę ruszamy. Jedziemy pół godziny. Spokojniutko. Tak, wychodzimy tu na jakieś wypłaszczenie. Co po tych kamiorach? Jest jakiś drogowskaz, że jeszcze niby 3,5 godziny. 4. Bora. Bora, bora. Bora, bora jesteśmy teraz. Idziemy 50 minut. To szlak przyjemny. Podejścia wypłaszczenia. Tam przed nami dwójka Polaków. Olivia Chachans. Pędzimy. Jeszcze idzie. Ale widzę, że tu ładnie idzie. Góra, dół, góra, dół. Tak, tak, tak. Tak, żebyśmy się nie zmęczyli. Idziemy dalej. Czacza pędzi. I tutaj jeśli Czacza ma rację, to jest nasz szczyt. Po zdjęciach, więc nie wiem, wydaje się to bardzo bliziutko. Mamy tu zrobienie jakieś 600 metrów przewyższenia, więc już niedużo. Tu się idzie przyjemnie w cieniu. Idziemy dalej. 7:25. Dochodzimy tutaj na jakąś polanę. Zrobiliśmy równo 3 km. Oliwia z Czacią zaraz dojdą. Idziemy na szczęście w cieniu, tutaj góry nas osłaniają, więc jest przyjemnie. Zaraz ruszamy do góry. Oliwia, Czacia dochodzą. Prawdopodobnie ruszymy tutaj tym, w lewo. Trawersujemy sobie tę skałę.
tym szlakiem tutaj. Musimy wyjść tam w prawo, a później w lewo chyba. 2200. Oliwia z Czaczą zaraz dojdą. Dystans 4 km 200 metrów. Godzina 45 idziemy. Więc może jeszcze jakąś godzinę, może nie całą. I będziemy na szczycie. Jesteśmy prawie na 2400. Zrobiliśmy 807 metrów przewyższenia. Zaraz się skończy dzień dziecka, bo wyjdziemy na słońce tutaj z dobrej skały i już będzie piekło. Tylko już chyba nie tak dużo nam zostało do zrobienia. Jak tam? Hej, co? Czyli wszystko się wyjaśniło, to jest nasz szczyt. Tak. Dochodzimy do szczytu, proszę Państwa. 2:35. Miało być 3,5. Czas bardzo dobry. Więc za chwilkę powinniśmy być na miejscu. To prawda. Przepiękne. Kurde, Czacza, widzisz to podejście? Już mi okulary padają. Nie widzę tego. Ja nie wiem, jak tam dojdziemy. Ja zobacz, Wojtek. Jak to wariatem. To jest spokój. Trzeba hakować. Ja bym to rozbił na 2 dni. Serio. No myślę, że możemy tu kampować, tak na dziko będzie okej. Okay. Nie wiem, po co brałem te opaski na kolano. To jest kawał żart. Dobra, proszę Państwa, po... Ta kolata taka dla mnie jest. Po 2 godzinach i 40 minutach spokojniutkiego treku... A ty tutaj zasuwał, nie? Ale... Nie. Zdobywamy najwyższy szczyt. Czekaj. Tak wyżej. O. Czarnogóry. Jesteśmy. Jesteśmy na złej kolacie. Ale jest. Świetnie. Mamy. Gratulacje, kolejna do... Gratulacje. Kolekcji. Gratulacje. Brawo. To jest taki... Ja bym poszedł na tą dobrą też. A to na pewno. Zobacz, tam jest. Widok jest przepiękny, proszę Państwa. Te albańskie szczyty szczególnie. Ale ten szczyt to tak naprawdę śniadaniowy szczyt. Tak jest. Tylko żeby później nie było, że... Tak zrywają, widzisz, że zrywają wszystkie. Ja wiem, tutaj tak, żeby nie... No mówiłam, na Andorze waszej nie ma. Do? Nie, szukałam. To zrywane to trzeba być. Bardzo przyjemne, tylko łatwe mi się wydaje. Państwa, wydaje się, że za kilka minut cel zostanie osiągnięty. Tak jak mówiliśmy poprzednio, to są raczej takie śniadaniowe scyty. Przyjemne i łatwe.
Idzie dzikus. Nie jest na dziku. To jest dzik. Tam. 40. Tak. Ostatni metr, proszę Państwa. Zabili to, chcieli, to ci dują. I zdobędziemy dobrą kolatę. Ale fajne skałki. Proszę bardzo. Godzinę 15 minut, proszę Państwa, dochodzimy sobie na dobrą kolatę, ale takim ślimaczym tempem jesteśmy. Drugi szczycik. Następny szczycik. Tak jest, dobra kolata. Tak. Oliwia się z ciebie śmiała, że nie chcesz iść na dobrą kolatę, chcesz zostać na złej. Aha. Drugą stronę wybiera. Ale nawrócił się. Tak. Posiedział zawsze, chwilę, zawsze pomodlił się troszkę i się nawrócił. To jest fajne, logiczne. I to prawda, że tutaj kilka razy. Tak. Schodzimy, zeszliśmy z dobrej kolaty. Delikatne podejście, ale ciekawsze odrobinę od tego tutaj na tej złej, bo to jest zwykła ścieżka. Teoria była, że zła kolata jest zła pobliżej Albanii. Tak, to prawda. Woda się pije. Nie gasi raczej pragnienia. Dużo ma. Ja miał mało. Ten pił ciepło. Z rury. Co ci się stało? Dusi cię! Niezdrowe! Jesteśmy w lodowej jaskini. Bardzo to jest przyjemne. Nie. A, chyba będzie widać. Tam jest trochę... Agryczek spadł. Ciekawie wygląda. Ciekawie wygląda, ale tam nie zejdziemy. Ale pisze, żebyśmy nie spadli. O. Akcja! Pierdalajmy w tym łocie. Za darmo to wszystko robić. Robocie krzyczą, krzyczą. Dobrze, Wojtka są. Co ty mówiłaś, że co te maliny były jakie? Kwaśne. Czemu? Nie wiem, czas czy teoria, bo psy przechodziły dwa. Ale to sama natura. Będę próbowała, pewnie. Co? Ja mam maliny w siebie. To trzeba szukać, bo są mikro. Zeszliśmy, proszę Państwa, do naszego... Z hukiem. Zeszliśmy do naszego miejsca startu. Ale jeszcze mamy troszkę. Jeszcze musimy dojść do samochodu. 6:38 pokazuje. No i jeszcze. Jeszcze jakieś 2 km. Ale przyjemnie. Jeszcze sobie zdjęcia porobiliśmy. Chyba się, że
jak na zegarz. Nie, nie, to na dobrej kulacie. Jest spakować. Proszę Państwa, po 7 godzinach 28 minutach dochodzimy na miejsce. Jest. Do samochodu. Zrobiliśmy 14 km, 350 metrów. Samochód tutaj. Sałanka w środku. No tak. No. Zaraz. Odpalimy klimę. Co dojdzie, żeby pędzić. Ogółem bardzo przyjemne, lajtowe wejście. Jedyne to słońce może sprawić trudność, nic poza tym. Więc wyjście dla mnie było dobrą decyzją. To prawda. Teraz słońce daje czadu. Kurczę, ja nie wiem ile tu jest stopni, ale grzeje. Dobra, a góra łatwa, tak jak Oliwia powiedziała, przyjemna, samo wejście, żadnych specjalnych trudności tam nie było. W porządku. Łacizna, polecam. Wspaniałe było to wyjście. Browarek mi lepiej wchodzi. Tak, teraz przejdzie moja złość i będę może myślał o kolejnej górce. Dobrze. Dobrze, brawo. Oliwia, coś jeszcze? Wszystko. Jedziemy na prysznic i dobry obiad. Tak jest. Ja się dzisiaj nie myję. Dzisiaj dzień dziecka. Proszę ci bardzo. Nie, myjesz się, bo ty ze mną w pokoju śpisz. Ja mam nogi. Tego jeszcze nie wiesz, czy nic nie ma, czy torby przed bramą nie leżą. Impreza tych Albańców jest tam w naszym hotelu. Będziemy pukać do bramy, bo problem. You, I need you, oh God.